3, 4. To największa inwestycja w historii gminy i równocześnie najbardziej nowoczesna i ekologiczna. Wybudowaliśmy zupełnie kanalizację w innym systemie, w systemie tak zwanym suchym. Nie ma tam zbiorników, nie ma żadnych fetorów. Nowy system pozwala na to, że wszystko budujemy w systemie zamkniętym i mieszkańcy, wokół których znajdują się te były przepompownie, dzisiaj tłocznie, nie mają żadnych problemów z tym, że przez płot czy za oknem stoi określona budowla. Z inwestycji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Grabienic oraz Żgowa II, a także lokalne instytucje, w tym miejscowa szkoła podstawowa. Ja bardzo się cieszę, że kolejna duża inwestycja służąca mieszkańcom gminy Żgów tutaj właśnie jest zrealizowana. Infrastruktura, która dzisiaj każdy będzie mógł się podłączyć do tej kanalizacji, daje większe bezpieczeństwo. Wszystkie ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków i dlatego inwestycje w tym kierunku są najlepsze dzisiaj. Budowa kanalizacji kosztowała 9 milionów złotych. 6,5 miliona na jej sfinansowanie gmina pożyczyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jest to wielka radość, ponieważ widać tutaj taki zmysł organizacyjny, determinację do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo środowiska gruntowo-wodnego, bo to bezpieczeństwo to jest komfort życia z jednej strony, a z drugiej strony wypełnienie naszych obowiązków do zapewnienia czystej wody i czystego środowiska gruntowo-wodnego. Obecni na oddaniu inwestycji parlamentarzyści podkreślali bardzo dobrą współpracę rządu z lokalnym samorządem. Jeżeli się dobrze układa współpraca między rządem a samorządem, bez względu na to, spod jakiej flagi są samorządy, no to dzieje się to z pożytkiem dla mieszkańców. Dzisiaj kolejna inwestycja bardzo istotna, bo kwestia sanitarno-kanalizacyjna to nie jest kwestia jeszcze do końca w naszym kraju uregulowana. Wielkopolska może jest pod tym względem w lepszej zdecydowanie kondycji, ale my jakby staramy się te zaszłości, niestety niedobre zaszłości, eliminować, likwidować. Rząd Zjednoczonej Prawicy planuje nadal inwestować w gospodarkę wodno-ściekową. Mam nadzieję, że jeszcze za niedługi czas cała Polska będzie miała takie uruchomione procesy kanalizowania i budowania oczyszczalni ścieków. Tylko to wymaga dalszego rozwoju Polski. A ten rozwój będzie następował wtedy, kiedy rząd, który przyszedłby po nas, nie porzuci dobrych naszych koncepcji. Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żgów obejmie miejscowość Kowalewek.